Kto z nas nie lubi prostych, smacznych przekąsek, np. do piwka, winka czy drinka? Świetnie sprawdzają się wtedy francuskie poduszeczki z aromatycznym oliwkowym nadzieniem. I właśnie od nadzienia zaczynam przygotowanie tej potrawy. Do blendera wrzucam cebulkę, dynkę zieloną i białą, czosnek, oliwki czarne, papryczkę chili i filety anchois. Wszystko porządnie skrapiam oliwą z oliwek i sokiem z cytryny. Posypuję świeżo zmielonym pieprzem i świeżo zmieloną solą. Zamykam blender i blenduję na jednolitą masę. Nadzienie gotowe, więc zabieram się za ciasto. Ciasto francuskie kroję na paski o grubości mniej więcej 4-5 cm. Na co drugim z pasków układam po łyżeczce nadzienia, mniej więcej w odstępach 5 cm. Przykrywam je drugim paskiem i formuję ręcznie, a boki zagniatam. Następnie nożem odcinam tak, żeby stworzyły się poszczególne kwadraciki z pojedynczym nadzieniem. A za pomocą widelca zagniatam boki każdego z nich. Smaruję też rozszczepanym żółtkiem, żeby ładniej się przypiekły. Przekładam do naczynia żaroodpornego i posypuję gruboziarnistą solą. Następnie wkładam do nagrzanego do 200 stopni piekarnika na 10-12 minut. Po tym czasie wyciągam ślicznie brązowo-złote poduszeczki, przekładam na talerzyk, nalewam sobie dobrego drinka i zaczynam wieczór z przegryzaniem francuskich smakołyków, czego i Wam życzę, ale najpierw koniecznie musicie zrobić to w domu. A podobne i inne przepisy możecie znaleźć na naszej stronie www.kulinarnatv.pl. A najszybszy dostęp do naszych nowości zagwarantuje Wam subskrypcja naszego kanału YouTube.